Dzień dobry. Drodzy Państwo, premier na konferencji prasowej przed chwilą mówił o obowiązku w przyszłym tygodniu wprowadzenia obowiązku noszenia przez Polaków maseczek. My chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że niestety Agencja Rezerw Materiałowych, mimo ostrzeżeń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze stycznia tego roku, w lutym sprzedała ponad 60 tysięcy po bardzo niskiej cenie specjalistycznych, pełnotwarzowych masek, które mogłyby być wykorzystane i których brakowało i jeszcze brakuje na rynku przez pracowników ochrony służby zdrowia. Składamy dziś zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, aby tą sprawę zbadała prokuratura. W styczniu tego roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzegała, że Polsce grozi pandemia. Miesiąc później Agencja Rezerw Materiałowych sprzedaje 60 kilka tysięcy pełnotwarzowych masek za 10 zł sztuka, które na rynku kosztują pomiędzy 100 a 400 nawet złotych. Uważamy, że tą sprawą powinna zająć się prokuratura i wyjaśnić. Agencja Rezerw Materiałowych została powołana przede wszystkim, żeby zabezpieczyć nas na wypadek zagrożenia naszego zdrowia, a także ratowania życia obywateli. No to działanie nie ma wiele wspólnego z tym, do czego Agencja Rezerw Materiałowych została powołana. W tym czasie Agencja Rezerw Materiałowych kupiła za wiele milionów węgiel, a sprzedała pełnotwarzowe maski, tak potrzebne w tych trudnych czasach, przede wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, wspólnie z posłem Rutnickim składamy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i mam nadzieję, że w miarę szybko prokuratura tą sprawą się zajmie, bo nie może być tak, że bardzo ważni urzędnicy narażają bezpieczeństwo i życie Polaków. Dziś też premier zapowiedział obowiązek noszenia maseczek przez wszystkich Polaków, tak jak powiedziałem, ale przypomnijmy sobie jeszcze paręnaście tygodni temu, kwestia maseczek była bagatelizowana przez ministra zdrowia, pana Szumowskiego, który mówił, że one przed niczym tak naprawdę nas nie chronią. Więc tutaj nie widać spójnej polityki rządu, nie widać spójnego w tej sprawie działania. Działanie jest absolutnie chaotyczne. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, sprawa jest bulwersująca, jeżeli chodzi o sprzedaż przez Agencję Rezerw Materiałowych 63 tysięcy masek. Za to nie jest tylko odpowiedzialny prezes Agencji Rezerw Materiałowych, tylko tak naprawdę odpowiedzialna jest za to osoba, która jest jego zwierzchnikiem, a mianowicie pan wicepremier Sasin. I dlatego składamy ten wniosek do prokuratury. To minister, to wicepremier Sasin będzie musiał odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Na jakiej podstawie podjął decyzję dotyczącą likwidacji rezerw w postaci tak potrzebnych masek pełnotwarzowych? To jest rzecz absolutnie kluczowa, ponieważ w lutym ta sprzedaż nastąpiła, a już wiedzieliśmy w styczniu, że sprawa jest bardzo poważna. Ta odpowiedź musi paść bardzo jasno i wyraźnie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o procent zarażenia wśród wszystkich obywateli, w Polsce mamy jeden z największych procentów zarażonych osób ze służby zdrowia. Między innymi dlaczego? Z czego wynika ten wysoki procent? Wynika z tego, że brakuje, a szczególnie na początku brakowało odpowiedniego sprzętu. Między innymi tego sprzętu, które Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała. Tutaj odpowiedź musi paść jednoznaczna. Na jakiej podstawie, panie ministrze, pan dokonał tej decyzji? Na jakiej podstawie Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała te maseczki po 10, te maski pełnotwarzowe po 10 zł sztuka? Szanowni Państwo, to są takie maski. To jest taka maska, o której większość lekarzy, pielęgniarek, policjantów, ratowników medycznych może pomarzyć. Te maski sprzedane zostały po 10 zł sztuka, a w tej chwili widzimy, że można takie maski kupić za ponad 500 zł. Można to bardzo szybko przeliczyć. To jest Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała te maski za kwotę 630 tysięcy złotych, gdy teraz w tej chwili wartość tych maseczek to ponad 20 milionów złotych. Panie ministrze Sasin, zadajemy te pytanie, na jakiej podstawie i kto zadecydował o tak niskiej cenie. Chcemy też zadać pytanie i usłyszeć bardzo szybką odpowiedź, jakie firmy skupiły te maski, bo też to będzie bardzo istotne, bo przecież ktoś
mógł na tym haniebnym procederze zarobić bardzo dużo pieniędzy. Oczekujemy od prokuratury bardzo stanowczych działań. Ta sytuacja bulwersuje wszystkich Polaków. Ta sytuacja pokazuje, że państwo PiS nie działa, że państwo PiS działa w sposób bardzo spóźniony. Przypominamy, Agencja Wywiadu już w styczniu informowała o wielkim zagrożeniu epidemiologicznym, a w lutym minister Sasin i Agencja Rezerw Materiałowych podejmuje decyzję o sprzedaży tak bardzo potrzebnych masek za 10 zł. Zadajmy sobie pytanie, szanowni państwo, bo minister Sasin ma być odpowiedzialny za kilka tygodni za dostarczenie i przeprowadzenie wielkiej operacji, jaką mają być wybory korespondencyjne. Mamy nadzieję, że te wybory nie dojdą do skutku, bo jest to wielkie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Polaków, ale ten sam minister, który twierdzi, że w sposób bezpieczny może przekazać kilkanaście milionów pakietów wyborczych, ten sam minister doprowadził do tego, że ponad 60 tysięcy tak potrzebnych masek zostało sprzedanych. Nie potrafi minister Sasin zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego, a z drugiej strony mówi nam o tym, że zadba o bezpieczeństwo 30 milionów Polaków, którzy mają głosować, biorąc pod uwagę takie zagrożenie epidemiologiczne. Te informacje, te pytania muszą znaleźć bardzo szybko odpowiedź. To zawiadomienie składamy dzisiaj do prokuratury i oczekujemy bardzo szybkich działań, bo jest to sprawa, która bulwersuje wszystkich Polaków. Jeszcze raz, szanowni państwo, te maski powinny służyć ochronie pracowników służby zdrowia. Przypominam, najwyższy odsetek w Europie zarażonych jest właśnie w Polsce, jeżeli chodzi o pracowników służby zdrowia. Te maski mogły temu zapobiec, ale rząd postanowił sprzedać te maski w lutym i część tych pieniędzy przeznaczyć między innymi na zakup węgla. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i przede wszystkim za tą sytuację żądamy konkretnych działań, ale też odpowiedzialności, biorąc pod uwagę wagę tych zarzutów, także zarzutów natury karnej. Jeśli są pytania, to prosimy. Panowie, a propos tych wyborów korespondencyjnych, chciałbym dopytać, czy podzielacie zdanie posła Sławomira Nitrasa, który w jednym z programów internetowych dzisiaj powiedział, to zacytuję. Mam nadzieję, że wojsko się tak naprawdę zbuntuje w tej sprawie i nie weźmie w tym procederze udziału. Ja przede wszystkim uważam, że wojsko nie jest od tego. Wojsko jest od tego, żeby strzec naszych granic, naszego bezpieczeństwa, nie jest od organizowania wyborów. No, jeżeli wojsko organizować ma wybory, no to wojsko organizowało nam politykę przed 89 rokiem i to chyba nie są te czasy. Od czego innego jest absolutnie wojsko? Coś się kompletnie politykom PiS w głowach pomieszało. Do czego ma służyć polska armia i polski, do czego służy też honor polskiego żołnierza? To jest nie do tego są polscy żołnierze. Znaczy, listonosz nie jest od przeprowadzania wyborów, jest od roznoszenia listów, korespondencji między innymi. Żołnierz jest od tego, żeby strzec naszych granic, naszego bezpieczeństwa. I od tego są żołnierze, od tego są chociażby również listonosze. I w tym kontekście, jak rozumiem, ta wypowiedź kolegi Nitrasa padła. Też odpowiedzmy sobie, w tej chwili Polacy nie żyją wyborami. Każdego dnia dziesiątki tysięcy Polaków traci miejsca pracy. Dostajemy informacje, jeżeli chodzi o likwidację jednoosobowych działalności gospodarczych. To jest kilkadziesiąt tysięcy w marcu. Obawiamy się tego, co będzie w kwietniu. Naprawdę, szanowni państwo, Polacy martwią się o swoje zdrowie, o swój byt ekonomiczny. Przedsiębiorcy chcą utrzymać swoje firmy, a Polacy chcą mieć dalej zapewnione miejsca pracy. I to jest rzecz kluczowa. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy te dziesiątki, czy setki milionów złotych, które mają być przeznaczone na wybory, których Polacy nie chcą, czy nie powinny one trafić na szybkie działanie związane z pomocą, zakupem potrzebnego sprzętu służbie zdrowia, czy na przykład pieniędzy, dzięki którym można utrzymać zatrudnienie i utrzymać miejsca pracy. Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo? Nie ma, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Wesołych, zdrowych, pogodnych świąt. Przede wszystkim zdrowych.